Witam, kopiarka kolorowa Ricoh Officio MPC i kod błędu SC363, czyli problem z żółtym deweloperem. At the beginning, greetings to all fans from India. Thank you for being with me. Kod błędu może pojawić się, kiedy wymienicie developer unit lub cały imaging unit. Jeżeli bez potrzeby wyjmiecie z maszyny jeden unit i wsadzicie drugi, chociażby po to, żeby to sprawdzić, mogą pojawić się kody błędu związane z TD sensorem. Zawsze po włożeniu nowego developer unitu do kopiarki trzeba zainicjalizować developer. Jeżeli tego nie zrobiliście, to jest za późno i trzeba wejść w tryb serwisowy. Następnie trzeba wejść w system SP i tak naprawdę dać maszynie informację, że jest nowy developer unit. Czyli wchodzimy w system SP i szukamy symulacji SP2111. OK, mamy 2111. Wchodzimy w ten tryb serwisowy. I mamy do wyboru kilka pozycji. Bardzo ważne jest, żeby zrobić to w kolejności. Najpierw trójka, execute. Trójka, czyli mode C. Maszyna zacznie pracować. Musimy chwilę cierpliwie poczekać. No więc czekamy. OK, wychodzimy. Teraz bardzo ważne jest wykonanie modu pierwszego. Execute 1, czyli mod A. Bardzo ważne jest, żeby zrobić to w tej właśnie kolejności. Najpierw trójka, później 1. Żadnych innych. Wciskamy execute, maszyna zaczyna pracować i my spokojnie czekamy. Dobrze. Exit. Teraz należy wejść w trzeci punkt i znaleźć 3013, a następnie wybieramy Yellow, no bo ja mam problem z Yellow. 3013, czyli TD sensor inicjalizacja. W moim przypadku kod błędu wskazuje na Yellow. Więc robię yellow. Oczywiście wy możecie wcisnąć pierwszy podpunkt, czyli wszystkie kolory. Albo wybrać podpunkt drugi, że zinicjalizujemy tylko trzy kolory. Cyan, magenta, yellow. Kolejny punkt, trzeci, służy do zainicjalizowania czarnego koloru. A czwarty, piąty, szósty, odpowiednio cyan, magenta, yellow, indywidualnie. Ja mam problem z yellowem, więc robię indywidualnie yellow. Teraz, jeżeli maszynie na początku powiedziałem, że wsadzam nowe elementy, chociaż wcale tego nie zrobiłem, dopiero teraz mogę zrobić inicjalizację tego nowego elementu. To trwa bardzo długo, czekamy. OK, exit, exit, exit. Dobrze, teraz wejdziemy w tryb drukarki, printer SP, podpunkt pierwszy i znajdziemy miejsce, gdzie możemy wydrukować test print. OK. Mamy do wyboru dwie wersje, więcej kolorów, mniej kolorów, dwójeczka, execute i maszyna zrobi wydruk testowy. Czekamy na wydruk. Jak widzicie, maszyna już nie wyświetla kodu błędu i w sposób bardzo prawidłowy wydrukowała kopię testową.
Dziękuję Wam za wspólne oglądanie. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich przyjaciół z Indii. Dziękuję, że ze mną jesteście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.